Dobra, słuchajcie, ja już tu pomału się szykuję. Bluza Realu Madryt zaraz tutaj wskoczy na mnie. No bo dzisiaj mamy meczyk. Meczyk oczywiście Barcelona Real Madryt. Dzisiaj, to znaczy w niedzielę. Wy ten odcinek dostaniecie w poniedziałek. No i dawno nie było serii, gdzie robiłem unboxing podczas jakiegoś meczu. Kiedyś robiłem takie odcinki. Jak widzicie, ja już tutaj sobie czekam na meczyk, tu przygotowałem sobie stanowisko do nagrywania tutaj na Kubusia stoliczku, więc za chwilę ubieram bluzę. No jestem strasznie ciekawy, jaki będzie wynik. Mam nadzieję, że Real wygra, no bo wiadomo, kibicuję Realowi, ale zobaczymy, jak się spisze też Robert Lewandowski, więc słuchajcie, zaraz się widzimy, jeszcze reklamy lecą. I oby był dobry meczyk. Pozdrawiam oczywiście kibiców Barcelony. Życzę Wam, żeby ten mecz był bardzo dobry. W momencie, kiedy ten odcinek będziecie oglądać, to pewnie już wynik będziecie znać. No dobra, to czekamy na pierwszy gwizdek. A ja już ubieram bluzę. Druga połowa zaraz się zacznie. Słuchajcie, jest na razie 1-1. Fajny meczyk. Ja tutaj sobie w czasie meczu uzupełniałem mój album oczywiście z Realu Madryt. Za chwilę zrobimy sobie unboxing. Tutaj tak, Lewandowski wchodzi już na boisko. Na razie lewy bez gola. Vinicius, no przypadkowy gol, ale był. No i później na 1-1. No ale fajny meczek, więc zaraz zaczniemy unboxing. No ja sobie tutaj już chciałem uzupełnić mój album z Realu Madryt. Mam jeszcze trochę rzeczy o tam. Naklejki i takie inne rzeczy, tutaj segregatory na razie leżą, bo no, korzystam, póki nie ma Kubusia, bo Kubuś jest u babci. Dobra, druga połowa się zaraz zacznie, więc ja sobie zacznę też unboxing z FIFA 365. Zobaczymy, ilu wpadnie mi zawodników z Realu Madryt, ile wpadnie mi zawodników z Barcelony. No i zobaczymy, jak się tutaj potoczy druga połowa. Na razie 1-1, a ja Was zapraszam na unboxing. Dobra, słuchajcie, przejdźmy sobie do unboxingu. Ja troszkę przyciszę telewizor. Na razie 1-1, 46 minuta. Ja sobie tu otworzę do końca te saszetki z FIFA 365 z naklejkami. Mam tutaj kilka saszetek. No i zobaczymy, ilu zawodników wpadnie mi z Realu Madryt, ilu z Barcelony. Raz, dwa, trzy. Tutaj mamy 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. 12 saszetek i zobaczmy. Tu jakaś akcja była. Nie, tutaj nie było gola. Dobra, jedziemy dalej. Znaczy jedziemy dalej, jedziemy z unboxingiem. Kiedyś bardzo często nagrywałem Wam takie właśnie unboxingi podczas oglądania jakiegoś meczu. No i dobra, co? Szukamy zawodników z Barcelony i zawodników z Realu Madryt. No tutaj nie ma Madrytu, tutaj ani Real, a Barcelony. Tutaj mamy koszulkę Manchester United. No i tutaj nic. Dobra. Może damy sobie tu taki kolorek śmieszny, nie? Kubuś sobie wybrał taki stoliczek. Dobra, jedziemy z drugą saszetką i tu już widzę. Nie. O, Barcelona ciśnie. Ale na razie bez gola, ale jeszcze coś tam było. Dobra, Olympique Marsylia, tutaj mamy maskotkę z Manchesteru City, Manchester City, Manchester City i Manchester United. Wow, Cristiano Ronaldo! Tutaj jeszcze Cristiano Ronaldo w barwach Manchester United. No i fajnie, że taka naklejka wpadła, bardzo się cieszę. Do kolekcji oczywiście z Cristiano Ronaldo. Dobra, jedziemy dalej. Ale na razie jeszcze nikt nie wpadł z Barcelony ani z Realu. Zobaczymy, czy uda mi się przewidzieć, kto wygra. Tutaj mamy Atletico. Kolejne logo. Manchester United. Klub Brugge i tutaj Porto. Na razie tutaj widzę, że Barcelona przycisnęła. Dobra, jedziemy z kolejną saszetką. Zobaczymy, co tutaj. 50 minuta. Tak postanowiłem sobie nagrywać od drugiej połowy, bo chciałem zobaczyć, jaki wynik będzie. No i tutaj proszę bardzo, 1-1 się zrobiło. Tu mamy zawodników z Chelsea. Znowu Chelsea. Hej, nieźle. I tutaj
Nic ciekawego, nic ciekawego. Wow, co za naklejka. Messi, Mbappé. No to jest kozak. To jest przepiękna naklejka. Oczywiście wyląduje w specjalnym miejscu u mnie. To już dwie takie fajne mi wpadły, więc bardzo się cieszę. I jedziemy dalej. Zobaczmy. O, teraz Barcelona przycisnęła znowu. Tak na razie widzę, Barcelona tutaj ciśnie. O, ciekawe. I co my tutaj mamy? Milan, Bayern. O, same takie, widzicie, potrójne. Tutaj Manchester City. O, znowu. I koszulki. Co tam się dzieje? No na razie lewy. No fajnie, jakby strzelił. Wiadomo, kibicuję Realowi, ale jakby lewy strzelił, no to oczywiście też bym się cieszył. No jakby nie patrzeć, Polak, rodak. Na razie jeden ładny strzał oddał w pierwszej połowie, już w sumie na samym początku. Goretzka, Kimmich i Sabitzer. Tutaj oczywiście Bayern Monachium. O, tu mamy Tottenham. Stadion, Bayern. I tutaj mamy kibiców. No co jest grane? Ani jeden, ani drugi. Wow, wow, wow. No mało brakowało. Barcelona by już... co taka sata? Jakoś tak grubo tu coś jest. W porównaniu do tych innych. Może jest więcej naklejek. Zaraz zobaczymy, bo coś tak jakoś grubo mi tutaj. O, rzut rożny dla Realu. O, nie dla Realu, przepraszam, dla Barcelony. O, ale na razie tam nic się nie wydarzyło. Raz, tak sobie przeliczę. Dwa, trzy, cztery i pięć. No nie, to wydawało mi się, ale nie wiem czemu tak jakoś. Może, że te są jakieś takie grubsze. No w sumie trochę jakby grubsze. Ale patrzcie, co jest grane. Ani Barcelona, ani Real mi tu nie wpada. Co jest grane? No na razie, jak widzę, tutaj Barcelona cały czas próbuje. Ciekawy jestem, jak się skończy ten mecz. I tutaj mamy Manchester City. Manchester City, Olympiakos. O, Aubameyang tutaj w środku. Oczywiście zawodnicy Chelsea. No i nie ma. Co jest grane? Zostały mi, słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery saszetki do końca. Wpadły mi dwie fajne naklejki. Znowu Barcelona. O, teraz Real przycisnął. O, o, idzie, idzie Benzema. No i co? Z tego będzie? Chyba nic. O, proszę bardzo, Manchester. Klub Brugge. Olympique Marsylia. No i znowu nic. I znowu nic. Co jest grane? Nic nie trafię, to tak jakby był remis, co nie? Wiecie. O, i teraz Vinicius. Vinicius i... Mało brakowało, ale jeszcze jest akcja, jeszcze jest. Dawaj, 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 dawaj tam. Aj, aj, aj. Benzema tak trochę, no... Przysnęło mu się chyba tam w polu karnym. Ale teraz Real przycisnął. Modric. Niezła wrzuta. A teraz Real przycisnął. Czy coś z tego będzie? Modric, strzelaj! Modric! No Modric to jest kozak. No chłop. I co tam się stało? Jakiś gwizdek. Nie wiem, o co chodzi. Dobra. Tam było Chelsea, Ajax. I Bayern. No co jest grane? Ani Barcelona, ani Real. O, Modric tutaj ładnie strzelił, a tutaj Kunde broni. No i ciekawe, dwie saszetki do końca, moi drodzy. A ja ani Barcelony, ani Realu nie trafiłem. Hulk. O, tu mamy dwie drużyny. Porto, Porto i Manchester City. No co jest grane? Ostatnia saszetka, słuchajcie. A tu co się dzieje? A Real dalej ciśnie teraz. O, tam gwizdek, coś było nie tak.
Dobra, słuchajcie, ostatnia saszetka, ostatnia szansa. Jak nie trafię nic, to tak jakby był remis. Załóżmy. Dobra, tak w ogóle to ja ten mecz oglądam na 11. Dobra, ostatnia saszetka i zobaczmy, czy coś tu jeszcze wpadnie. Chelsea, Kante, Olympique Marsylia, logo i no i nie ma. Co jest grane w ogóle? Patrzcie, na tyle saszetek nie trafiłem ani jednego zawodnika z Barcelony i ani jednego z Realu Madryt. Ale ja się bardzo cieszę. Wpadł mi tu Cristiano Ronaldo. Jak wiecie, jestem jego wielkim fanem. Bo patrzcie na ten jego uśmiech taki tutaj, co nie? Taki hehehe. Ale trzeba przyznać, że przepiękną bramkę ostatnio strzelił. No wiadomo, że gra w takiej lidze, no... Ale była bramka ładna. No i tu przepiękna naklejka Mbappé i Messi. Może za parę lat ta naklejka będzie coś dużo warta. Ja sobie na przykład takie naklejki czy tam karty odstawiam gdzieś na bok. Zresztą zbieram osobno Messiego, Mbappé i tak dalej, to wam kiedyś pokażę. No i co, na razie 1-1, tutaj Barcelona teraz próbuje coś. Więc dobra, słuchajcie, zaraz myślę, że zobaczymy się pod koniec meczu i zobaczymy, jaki będzie wynik. No u mnie tutaj w naklejkach nie trafiłem nic, no to tak jakby był remis, załóżmy. Więc widzimy się za chwilkę, zobaczymy, jaki będzie wynik meczu Barcelona-Real Madryt. No i cóż, Barcelona wygrała 2-1. Real strzelił bramkę, ale niestety był spalony. A mi nie pozostaje nic, jak dokończyć sobie uzupełnianie albumu, w sensie mojego z Realu Madryt. Ładny meczyk. No szkoda, szkoda. No wygrała drużyna lepsza. Czekajcie, tam ściszę trochę to. Możecie napisać w komentarzu, jak wam się meczyk podobał. No szkoda tego spalonego. A później Barcelona. Piękna sytuacja Roberta Lewandowskiego. Piękne zagranie piętą. Ciach, ciach. Bramka na 2-1. No i po meczu. Barcelona wygrała. Ja tutaj kibicom Barcelony gratuluję. Meczyk był bardzo fajny. A ja zabieram się za dalsze uzupełnianie mojego albumu. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.